Na otwarcie Arkonki opóźnionej o blisko 2 lata tysiące mieszkańców czekało bardzo cierpliwie i ta cierpliwość została wynagrodzona, bo nowoczesny obiekt robi wrażenie i bardzo szybko zyskał sympatię. Według statystyk Zakładu Usług Komunalnych w lipcu i w sierpniu kąpielisko odwiedziło 300 tysięcy osób. Większa ilość w lipcu, gdy wstęp na baseny był bezpłatny i gdy zdecydowanie bardziej dopisywała pogoda. Jako że zakończył się sezon letni, baseny zostały wygrodzone, nie ma już możliwości kąpieli, obiekt pozostaje jednak otwarty. Na terenie Arkonki wciąż czynne są boiska do plażowej piłki siatkowej, skatepark, miejsce do rozpalenia grilla, plac zabaw, sztuczna plaża czy korty tenisowe. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych przygotowują się teraz do sezonu zimowego, gdzie na początku grudnia uruchomione zostanie lodowisko. Urządzenia dla rolkarzy zostaną zdemontowane i zabezpieczone. W tym miejscu powstanie lodowa tafla ogrodzona bandami. Arkonka została otwarta pod koniec czerwca i jest warta blisko 35 milionów złotych. Nie zostaje nam nic innego, jak czekać do następnych wakacji.